Państwo starostowie, bardzo proszę o przekazanie chleba na ręce wójta gminy Ostaszewo oraz pana przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo. Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na tegorocznych dożynkach gminnych. W imieniu organizatorów oraz własnym życzę wszystkim udanej zabawy, niezapomnianych wrażeń i smacznego. Witam serdecznie na dzisiejszej, jakże ważnej uroczystości na dożynkach gminnych. Witam mieszkańców, zebranych gości. Szczególnie pragnę powitać rolników, dzięki którym co roku możemy wspólnie celebrować Święto Plonów. We własnym imieniu oraz w imieniu społeczności lokalnej pragnę podziękować za tegoroczny trud pracy nad ziarnem, dzięki któremu na naszych stołach nie powinno zabraknąć chleba. Życzę Wam, drodzy rolnicy, spokojnego odpoczynku po tym najbardziej intensywnym okresie Waszej pracy, okresie żniw. Życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na kolejny rok. Wszystkim Wam, Szanowni Państwo, zebranym na placu dożynkowym, życzę radosnego świętowania. Dziękuję bardzo. Dzisiaj spotykamy się na dożynkach gminnych w Ostaszewie. Dożynki się właśnie rozpoczęły, były podziękowania dla rolników. Teraz występują dzieci z naszej szkoły. Przed nami duża impreza, dużo emocji, atrakcji, nagrody, rywalizacje, no i zabawa. Także myślę, że wszystko się uda, pogoda dopisuje, mieszkańcy dopisali, jest dosyć duża liczba mieszkańców, co chwilę przybywają, także myślę, że wszyscy się będą dobrze bawić. Koniec.
Pani Teresy i Pana Andrzeja Majka. Kapituła Odznaczeń Krajowej Rady Izb Rolniczych nadała oznaczenie osobie zasłużonym dla samorządu terytorialnego. Odznaczony został Pan Henryk Żak. Jesteśmy po konkursie sołectwo na medal, jesteśmy po 5 konkurencjach. My już znamy wyniki. Proszę Państwa, byłem na niejednych dożynkach w zeszłym roku, w tym roku. Nie spotkałem się z taką precyzją, z takim perfekcyjnym wykonaniem wieńców. Podobnie, proszę Państwa, stoiska, które na pewno wszyscy odwiedziliście. Nasze dożynki słyną wśród powiatowych i w okolicy właśnie ze względu na wieńce i stoiska. Jeżeli chodzi o stoisko, podjąłem decyzję na własną odpowiedzialność, że wszystkie stoiska otrzymają maksymalną ilość punktów, bo wszystkie są najpiękniejsze. Drobny upominek za stoiska. Są to bony do wykorzystania jeszcze w tym roku za... Proszę Państwa, wyjątkowo w tym roku wszystkie wieńce mają pierwsze miejsce, wszystkie są najpiękniejsze. Z racji tego też drobny upominek dla wszystkich sołectw, w szczególności dla pań, które tworzyły ten wieniec, sołtysi przekażą dla każdego sołectwa, które brało udział w konkursie wieńców, 1000 złotych nagrody za zadośćuczynienia za ciężką pracę. Brawa dla gospodarza dzisiejszych dożynek, sołectwo Palczewo. Kwota 4000 zł wędruje do sołectwa Palczewo. Sołectwo Nowa Cerkiew. Gratulacje. Czyli 3,5 tysiąca złotych dla sołectwa Nowa Cerkiew. Po sąsiedzku Gniazdowo. Kolejne miejsce. No właśnie, 5., 6. miejsce egzekwo. 4., 5. przepraszam. 4., 5. 6. miejsce Ostaszewo. I proszę Państwa, nie lubię wręczać tego ostatniego miejsca, ale ktoś musi je mieć. Tym razem jest to sołectwo Nowa Kościelnica, ale nie wraca na pusto, bo również dodatkowe 1000 zł dla sołectwa. Nie,
W tym roku, wyjątkowo w tym roku, piękne wieńce, piękne stoiska, aby to było zachętą na przyszłe dożynki. Myślę, że należą się ogromne brawa dla wszystkich uczestników tego turnieju. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszymy, napracowaliśmy się sumiennie i cieszymy się, że mamy taką nagrodę. Zasługa jest to całego sołectwa, nie tylko i wybranych osób, ale pracowali wszyscy na to. Wszyscy ciężko, żeśmy na to zapracowali. Nie wiecie, co zrobicie z taką wygraną, z taką nagrodą? Oj, zawsze przeznaczamy to na doposażenie świetlicy. Na pewno z pompą zrobimy dożynki wiejskie. No tak, ale nie z tych pieniędzy, musimy się składać, bo też musimy wykorzystać tylko na cele gminne. A te dożynki wiejskie jeszcze w tym roku, czy w tym roku? Tak, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie robimy wiejskie dożynki u siebie. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich do Polczewa. No oczywiście zapraszamy wszystkich do Polczewa na swoje wiejskie dożynki. No. Mamy wiatrak, jedyny wiatrak, który pozostał jedyny na Żuławach, bo taki podobny był wiatrak w Wikrowie koło Elbląga, ale tamten uległ spaleniu, także mamy tylko ten jeden zabytkowy wiatrak tutaj na terenie Żuław. I co jeszcze? Jest obejrzenia. Następnym kościółek. Jest to drewniany, z drewna budowany. Jedyny na Żuławach z 1712 roku, pięknie wyposażony, najstarszy zabytek z 1686 roku, organy zabytkowe z całą prospektem organowym. No i chyba na uwagę zasługuje ogromne piękne zdobienie. Oczywiście, że tak, to wszystko, ale przede wszystkim całe otoczenie naszej miejscowości, całe położenie, otoczenie naszej miejscowości zasługuje na uwagę. Mamy przecież w pobliżu Wisłę, no, na Wale piękne widoki się rozciągają, także okolice mamy naprawdę piękną. Zapraszamy. Nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić do Polczewa. A poza tym mamy gospodynie, które świetnie gotują i przepysznie pieką. Nie ma siły zniszczyć go, choć zabiorę cię do siebie, bo ja chcę ciebie, nie odmówić dzisiaj nic. Miłość odchodzi, słyszę znów swoich ust. Zawsze prawda miała jakiś sens. Chcę zmijać bajka, piękne jak tysiąc róż. Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć. Czy wreszcie śnić, nie jesteś aniołem? Mówię ci, jesteś szalona. Bez tajemnic da się żyć.